Taregan Żywita. 13 luty 2022. Powiem Państwu, że tak jak przeglądam filmy, to wszystko było dobrze, dopóki Andrzej nie wymyślił wirtualnego miliona dolarów, żeby sprawdzić po prostu. Żeby po prostu sprawdzić, kto jest z nim, a kto przeciw niemu. I tak to właśnie wygląda, że życie to paradoks, gdy się pewnych rzeczy nie wypuszcza, próbnych baniek, to można żyć w niewiedzy bardzo długo. Ale dzisiaj po prostu ten miesiąc, który byłem w szpitalu, to tam jest parę filmów, które wrzuciłem na YouTube, później mi nie było wolno. Nieistotne, ale cały ten okres czasu, cały czas nagrywałem filmy przedtem na kanale Pilot, teraz od 28 października kanał Andrzej Guntarek i to wszystko jest udokumentowane i dopóki nie miałem tego wirtualnego miliona, to wszystko było dobrze. Później się okazało wiele rzeczy. Wiele rzeczy. I dzięki temu wiele rzeczy się wyjaśniło. Wiele. Każdy, co wtedy powiedział i co zrobił i napisał, będzie z tym żył przez całe swoje życie tutaj, w naszym Matrixie, ale również tam. Pamięć Matrycy jest wieczna. Właśnie ten paradoks. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja lubiłem podpuszczać, dlatego mam nadal ksywkę filozof. Dużo ludzi uwierzyło w ten milion dolarów i dlatego się zaczęły te wszystkie fikimiki. Każde słowo, każde zdanie zostało zapisane w pamięci wszechświata. Dlatego to taki przekaz na walentynki. Dobrze się zastanówcie, co jest ważniejsze. Miłość i zrozumienie czy milion dolarów? Ja myślę, że sami sobie powoli odpowiecie na to pytanie. Można płakać, można się śmiać. Kto chce, to się śmieje. Kto chce, to płacze. Płacz to nie wstyd. Tylko, że to, co się stało, to wiele rzeczy pokazało. I z tego powodu jestem zadowolony. Jak można zmanipulować i przy okazji pokazać prawdziwą naturę. Guntarek Andrzej pozdrawiam.